Radio M 107,6 FM Rozmowa poranka 8.11 i pół na zegarze, a w studiu Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie prezesie, zacznijmy od suszy, bo nam w miastach tak łatwo przechodzi przez gardło stwierdzenie, że piękna pogoda, nie będzie padać, możemy się cieszyć, ale rolnicy patrzą na to zupełnie inaczej zdaje się. Rolnicy, leśnicy, strażacy... W tej chwili y, sytuacja zaczyna być bardzo groźna, dlatego, że, y, patrząc na ilości opadów, które spadły od stycznia, to mieliśmy tak w styczniu, było w miarę w normie, y, w lutym powiedzmy sobie, że, że było w normie, y, w marcu, pół normy a w kwietniu do tej pory to nie wiem czy mamy 10 mm opadu a powinniśmy mieć 60-70. Poziom wód w rzekach jest bardzo niski, nie są odbudowane zapasy wód gruntowych po zeszłorocznej suszy. Już widać to na wegetacji roślin, że zaczynają się kłopoty. Nawozy nie są przyswajane, mam bardzo nierówny wzrost. Środki ochrony roślin działają zupełnie jakby niepodręcznikowo zapowiada się w najbliższy okres trudny. Oczywiście, że wszystko jest jeszcze możliwe, dlatego że maj i czerwiec to w zasadzie powinny być mokre, natomiast na ten moment mamy bardzo poważny deficyt wody. Czyli jeszcze natura może nadrobić? Na, tak jest, natura może nadrobić, natomiast każdy dzień, można powiedzieć, jest stracony w sensie fizjologicznym i w sensie produkcyjnym w tej chwili mniejsze. Plony mogą być mniejsze. W jakim zakresie, to znaczy które. To znaczy, tru, to znaczy y, w najgorszej gdyby ta susza dalej mhm. trwała, to w najgorszej sytuacji będą oczywiście zboża y, jary, rzepaki. Natomiast no, te, te, te rośliny, które są później sadzone, powiedzmy sobie w, w maju, w czerwcu, warzywa, tam gdzie będzie deszczowanie, to, to, to jakieś plony powinny być. Problem jest jeszcze inny. W województwie śląskim mamy stosunkowo małe skutki po suszy. Ja tutaj już w tej redakcji na ten temat mhm. mówiłem. Natomiast województwa pasa środkowego Polski, Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie. Tam są bardzo głębokie skutki suszy zeszłorocznej, i ta susza obecna się jeszcze na to wszystko nakłada. Jeśli tak będzie, tak jak Pan wspomniał, to będzie oznaczało wyższe ceny żywności, czy przede wszystkim straci na tym przemysł, no bo rzepak to, to, to w znaczy dużym się, stopniu olej. Jest mało prawdopodobne, żeby ceny zrekompensowały potencjalne straty. Tak było z, zresztą w ubiegłych latach, dlatego że mamy ogromną nadprodukcję. Zbóż w Europie, na świecie, w zglobalizowanym świecie bardzo łatwo jest przewieźć towary. Mamy w tej chwili duży import z Ukrainy, także ja nie wyobrażam sobie, żeby rolnikom susza potencjalna, nie daj Boże, w tym roku była zrekompensowana podwyżkami. Zresztą dzisiejszy przebieg sytuacji na rynku zbóż pokazuje, że ceny spadają. Czyli mamy dopływ zbóż z zewnątrz. Czyli dla rolników przede wszystkim ważne będzie ekonomicznie jakieś wsparcie rządowe. Yy, oczywiście, to jest to, to jest to jest istotne. Yy, I osobiście wolałbym, żeby do tego nie doszło, bo tak głęboka susza jak zeszłoroczna, ona nigdzie nie może być w pełni zrekompensowana, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe i nawet wysoka pomoc rządowa nie jest w stanie tego zrekompensować. Dlatego lepiej byłoby, żeby rolnik miał przeciętne plony w przeciętnych warunkach, niż gdyby miał czekać na, przy głębokiej suszy czy przy jakiejś innej klęsce, miał czekać na, na rekompensaty, bo te rekompensaty nigdy i nigdzie nie wyrównują strat. To porozmawiamy o pieniądzach, tych, które wzbudziły trochę emocji. Nazwano je kpiarsko Krowa Plus i Świnia Plus, czyli dofinansowanie zapowiedziane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, później także przez ministra rolnictwa, dofinansowanie dla, dla rolników za hodowanie krow, krów i świń. Obrazili się nauczyciele, bo to akurat się zbiegło w czasie z ich protestem i usłyszeli, że oni pieniędzy raczej nie dostaną nie tyle, ile by chcieli, przynajmniej część no, środowiska, a dostaną chłopi na krowy i świnie. No i teraz mnóstwo wokół tego zdaje się uproszczeń i nieporozumień. To zacznijmy od. Spróbujmy to wyjaśnić, jeśli można prosić. Przede wszystkim to pieniądze, które są ze środków unijnych, a nie bezpośrednio z budżetu państwa. Tak. Ja na początek chciałem się zaszczyt, że nie uczestniczę w żadnej kampanii wyborczej i będę starannie unikał tego, co się nazywa plus krowa i plus świnia, bo to jest na potrzeby, że tak powiem polityczne. Spróbujmy popatrzeć na to chłodnym okiem. W 2012 roku Unia Europejska postawiła na poprawę dobrostanu zwierząt. Jest to efekt właśnie tej reakcji różnych organizacji ekologicznych, a także prostych obserwacji, które mówią, że zwierzęta trzymane w warunkach uprzemysłowionych po prostu produkują, nie dość, że cierpią, to jeszcze ta, to, ta, ta żywność, ona jest po prostu gorszej jakości. Unia, Unia przyjęła jako priorytet poprawę do tak zwanego dobrostanu zwierząt. To, to jest dokładnie określone w różnych rozporządzeniach. I to polega między innymi na tym, że zwierzętom powinno się zapewnić dużo miejsca, dobre warunki, legowisko, ściółka. No czytam, że w, w, Niemczech, w Niemczech na przykład dopłaca się do śwień utrzymywanych na ściółce tak. w lepszych warunkach tak. środowiskowych. Ja tutaj od razu to wyjaśnię. Dlaczego u nas nie ma? Otóż e, e, brałem udział w konsultacjach obecnego programu rozwoju obszarów wiejskich i w 2013. Roku y, przyjęto założenie, że Polska nie uruchamia tego programu wsparcia, y, mówiąc tak obrazowo nad, y, w ramach Dobrostanu. To wsparcie jest możliwe na podstawie rozporządzenia 1305 przez 2013 i z różnych względów to jest rozporządzenie, to jest rozporządzenie unijne Komisji mhm. Europejskiej, które dopuszcza taki, taki rodzaj. Wsparcia. I tutaj, dla ścisłości, trzeba powiedzieć, że my obecnie mamy pewne formy wsparcia tego, co byśmy nazywali dobrostanem, między innymi w ramach rolnictwa ekologicznego, w ramach raz zachowawczych. Natomiast to, o czym my jakby mówimy, o tej nowości, o, tym, o tych świniach, o których Pan mówił w Niemczech, to jest właśnie program nakierowany na rekompensaty rolnikowi. Potencjalnych strat związanych z tym, że on musi zapewnić lepszy dobrostan. Tym zwierzętom. I my tego programu nie mamy uruchomionego. W taka chwili... zapadła decyzja w taka, Polsce. Z, taka zapadła decyzja w 2013 roku. W tej chwili wiem, że w ministerstwie trwają prace, żeby jeszcze w tym okresie do 2020 roku spróbować to uruchomić. Ale zakładamy, że tego nie ma. I w innych krajach Unii, bo nie we wszystkich, trzeba od razu powiedzieć, że nie wszystkie kraje to mają uruchomione. Do dnia dzisiejszego, od 2014 roku wydano około półtora miliarda euro. To nie jest ale dużo. I tu trzeba od razu powiedzieć, że te dopłaty, na przykład w Niemczech do świń, one są ściśle reglamentowane, są pod bardzo ścisłym nadzorem, i ten rolnik musi spełnić te wymogi. Czyli absolutnie proszę sobie nie wyobrażać, że można dostać z tego działania potencjalnie wsparcie na wszystkie krowy czy na wszystkie świnie, mówiąc tak obrazowo, nie, to tylko. Jest na te sztuki, które są utrzymywane w określonych warunkach, y, takich jakie, jakie te, ten program zakłada. To ilu rolników I ma to być... w Polsce czy na Śląsku, w Województwie śląskim spełniałoby takie to znaczy, warunki. Znaczy my tego nie potrafimy mhm. powiedzieć, dlatego że ten rolnik, deklarując się, załóżmy, że, to, że ten program będzie uruchomiony, jeżeli deklaruje przystąpienie do takiego programu, to on jakby sam dobrowolnie musi poprawić swoim zwierzętom ten dobrostan. Teoretycznie najprościej jest to poprawić w małych gospodarstwach, gdzie jeszcze są gdzie jest utrzymanie na ściółce na przykład, gdzie jest okulnik. Natomiast absolutnie z tego nie skorzystają przemysłowe formy chowu zwierząt, czyli na przykład duże fermy drobiu, duże fermy świń, bo to nie jest dla nich skierowane. I to działanie dobrostan ono będzie kontynuowane w następnym okresie programowania w latach 2021-2027 i za cztery dni. Mija termin wejścia w życie rozporządzenia wraz z przepisami szczegółowymi 265 przez 2017, to jest tak zwana platforma dobrostanu, gdzie po prostu podnosi się jakby te sprawy na wyższy poziom. Także mówiąc, reasumując, to są pieniądze potencjalnie, które teoretycznie można jeszcze do 2020 roku załatwić, jeżeli się przeprowadzi procedurę w Unii i oczywiście na pewno będzie wsparcie w następnym okresie, ale trzeba od razu powiedzieć, że to nie jest do każdej krowy, bo to nie jest taka idea, nie do każdej świni. Jest to tylko do tych sztuk zwierząt, które rolnik deklaruje, że będzie utrzymywał w dobrych warunkach. O wiele mniej korzystnych ekonomicznie, dlatego po, potrzebna mu jest ta rekompensata. Panie prezesie, no ale mamy tak, 6 lat yy, bez obowiązywania w Polsce tych dopłat. Yy... No, z jednej strony można powiedzieć nikt nie stracił, bo nie podniósł tego dobrostanu zwierząt, czyli nie stracił finansowo, tak rozumiem na zdrowy rozum. A z drugiej strony można było to wprowadzić i skorzystać to z tych znaczy, pieniędzy. One to znaczy, czekają na nas, na Polskę. To znaczy one są, one są w budżecie wspólnej polityki rolnej. Tylko tak jak powiedziałem. Polska nie zdecydowała się na uruchomienie tego działania. Jeśli się nie Natomiast zdecyduje, to przepadną? Nie, one nie przepadają. Polska musi aplikować o te środki. W procedurze określonej właśnie w rozporządzeniu 1305. I wiem, że działania jakieś tam na ten temat są, nie mam precyzyjnych informacji, natomiast na pewno na skutek wejścia w życie tego rozporządzenia 265 przez 217 w następnym okresie ten nacisk na ten dobrostan będzie dużo, dużo większy spodziewam się znacznie większych pieniędzy, bo dzisiaj te pieniądze na dobrostan w relacji do tak zwanych dopłat bezpośrednich, to jest bardzo niewielka część. A nie rolnicy, duże rolnicy by chcieli tych pieniędzy, czy e... mówią lepiej niech jest jak jest, bo... Proszę tu wyraźnie rozgraniczyć dwa rodzaje produkcji. Produkcja uprzemysłowiona, czyli produkcja fermowa świń, produkcja fermowa drobiu, ta produkcja nigdy nie będzie zainteresowana tymi dopłatami, bo, bo już jakby samej istoty Przemysłowe metody no, są w sprzeczności z tymi założeniami dobrostanu, które Unia w tej chwili preferuje. Potencjalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, mogliby skorzystać z tego rolnicy w mniejszych gospodarstwach w tradycyjnych, w tra, w tradycyjnych metodach chowu. Natomiast proszę pamiętać o jednym: że jeszcze musi być rynek na zbyt tych produktów. A jest. Ten rynek rośnie, ale to nie jest taka część rynku, która decyduje w ogóle o produkcji rolnej w kraju, w żadnym kraju. Nigdzie tak nie jest. To panie prezesie, na koniec pytanie, posłużę się tu cytatem, przynajmniej w skrócie, z jednego z portali rolniczych. Jeden z hodowców mówi tak: Ceny, jakie oferują nam zakłady mięsne i ubojnie, od 4, 4,50 do 5 zł netto za kilogram, przy mięsności powyżej 46%, pozwalają jedynie wyjść na zero. Koszty, jakie mam w hodowli, sięgają znacznie ponad 500 zł od sztuki. No i tu tłumaczę jeszcze, że są wysokie ceny prądu, paliwa i tak dalej. Sam zadaję sobie pytanie. Czy dożyje czasów, gdy hodowla trzody stanie się w Polsce opłacalna? No właśnie, takie czasy są, będą, czy nie? Czy... No ja też chciałbym, żeby były. To, że mamy tylko około 10 milionów świń, mamy około połowę mięsa w tej chwili z importu na naszym rynku, to świadczy o tym, że u nas opłacalności produkcji trzody chlebnej nie ma. Bo gdyby była, to by była. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że w warunkach Normalnych, normalnej produkcji towarowej nie ma żadnego systemu dopłat w Unii dopuszczalnego prawem, jeśli chodzi o świnie. I to, o czym żeśmy wcześniej mówili, te dopłaty związane z dobrostanem, one potencjalnie są i będą, tylko one będą dotyczyły bardzo wąskiego fragmentu rynku. Powiem tak, tej części produkcji, która nie jest przemysłowa, a dzisiaj w warunkach zglobalizowanych istotna jest tylko ta produkcja fermowa. Także Unia tutaj jest w takiej sprzeczności, w takim klinczu. Z jednej strony dobrostan, poprawa warunków, zresztą Unia ma w ogóle bardzo wysokie standardy dobrostanu, jeśli chodzi o świat, a z drugiej strony mamy potrzeby rynku. I my te potrzeby rynku powodują, że. Opłaca się sprowadzić na przykład z zachodniej półkuli drób, opłaca się sprowadzić wieprzowinę, która jest produkowana bez tych wszystkich wysokich standardów dobrostanu, jakie są w Unii Europejskiej. Bo coś trzeba jeść. Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107.6 FM.